sennych wzgórz. Stodoła stoi oraz dom. W stodole mieszka mały, sprytny traktor Knasz, co nosi wdzięczne imię Tom. O, traktor Tom, 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 ma humor, gdy pracuje. O, traktor Tom, 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 on nigdy się nie psuje. Pracowity dzień Toma. Na farmie Wiosenne Wzgórza wstawał kolejny pracowity dzień. Szczególnie dla Toma. Ula wybierała się w odwiedziny do swojej mamy, a opiekę nad farmą zamierzała powierzyć Tomowi. Dobrze, Tom. Mam dla ciebie trzy zadania. Po pierwsze, musisz zagonić owce. Rozbiegły się po okolicy. Reksia pomoże ci, prawda? Potem musisz ułożyć wszystkie porozrzucane bele słomy w jeden stos. I ostatnie zadanie, pole obok przyczepy Mateusza. Trzeba je zaorać. Myślisz, że uda ci się to zrobić? Świetnie. Wiem, że mogę ci ufać. O, cześć Mateusz. Cześć Ula. Powiedz Tomowi, żeby nie spóźnił się na wymianę oleju. Umówiłem się z kolegą na dzisiejszy wieczór. Dobrze, na pewno przypomnę mu o tym. Dzwonił Mateusz. Jesteś umówiony z nim na wymianę oleju. Pamiętaj. Do zobaczenia. I kiedy Ula ruszyła na spotkanie z mamą, Tom i Reksia z zapałem zabrali się do pracy. Maluszek i Osiołek nie mieli nic do zrobienia, dlatego przyszła im ochota na psoty. Tymczasem Tom i Reksia zaczęli zaganiać owce. Oczywiście owce, jak to owce, nie były z tego zadowolone. Reksia dobrze znała wszystkie sztuczki owiec. W końcu udało im się zagonić owce. Tom mógł przystąpić do kolejnego zadania. A Maluszek i Osiołek mieli coraz to nowe pomysły. Tym razem zaganianie poszło znacznie sprawniej. Tom może teraz ułożyć bele słomy. Zabrał się energicznie do pracy, bo chciał nadrobić stracony czas. Naprawdę ciężko pracował, ale wkrótce słoma ustawiona była w wysoki, równy stos. Zbyt równy jak dla maluszka.
Biedny Tom musiał na nowo ułożyć słomę. Kiedy zaczął orać pole, było już bardzo późno. W końcu udało mu się wykonać wszystkie zadania, ale tym razem upewnił się, że ani osiołka, ani maluszka nie było w pobliżu. Ale kiedy chciał wrócić na farmę, okazało się, że brama jest zamknięta. Gdzie jest Tom? Robi się późno. Już od dawna powinien tu być. Tom musiał objechać całe pole, aby dotrzeć do przyczepy Mateusza. Tymczasem osiołka i maluszka znudziły psoty, więc postanowili wrócić do stodoły. Ale nie wiedzieli, że Wak i Kwak wybrali się na spacer. Maluszek był za ciężki, aby osiołek mógł go wyciągnąć. Ruszył więc po pomoc. Osiołek powiedział Tomowi, co przydarzyło się maluszkowi. Daję mu jeszcze tylko 2 minuty. Może zdąży przyjechać. I chociaż było już bardzo późno, Tom nie mógł zostawić przyjaciela w potrzebie. Jak tylko upewnił się, że maluszkowi nic nie jest, ruszył w drogę. No, dosyć tego. Nie mogę na niego dłużej czekać. Musimy już jechać. Biedny Tom. Cały dzień ciężko pracował i w końcu spóźnił się na zmianę oleju. Cześć, Tom. Udało ci się wszystko zrobić? Fantastycznie. A olej też masz zmieniony? Na pewno silnik teraz lepiej pracuje. Spóźniłeś się? Och, Tom, to niedobrze. Nic się nie stało. Na pewno Mateusz wymieni olej innym razem. Maluszek wiedział, że to jego wina i powiedział Tomowi, jak bardzo mu przykro. Osiołek też czuł się winny. Kombajnik starał się pocieszyć Toma, ale ten wciąż był zmartwiony i bardzo zmęczony. Za to wieczorem... Cześć, Mateusz. Myślałam, że spotykasz się z kolegą. Miałem, ale on musiał szybko wrócić do domu. Może w takim razie wybralibyśmy się na pizzę? Wydaje mi się, że mam lepszy pomysł. Chciałabyś zaprosić mnie na kolację? Tak, ale najpierw musisz koniecznie coś dla mnie zrobić. Tom właśnie układał się do snu, gdy... No dobrze, Tom. Czy nadal chcesz, abym zmienił ci olej?
Wiem, że rozpiera cię energia, ale jest noc. Do rana musisz odpoczywać. Tom, co byśmy bez ciebie zrobili?